Panie Andrzeju, sezon praktycznie za nami. Dzisiaj ostatnie zawody w Zielonej Górze. Jak pan oceni występ swoich podopiecznych? Bardzo mi się podobało. Fajnie, że wszystko dopisało, pogoda. No i zawodnicy tak samo. Był to ostatni mecz młodzieżowy. Dobrze pojechali wszyscy. Także zaliczam do udanych. Wygranej Patryka mogliśmy się spodziewać, natomiast chyba się zaskoczył Adrian Wojewoda. Dwa wyścigi super, te rewelacyjne. Dwa biegi to on tak pojechał, że elegancko, by tak się dalej to rozwijało, to będzie dobrze. Jeszcze troszeczkę poprawi starty i będzie wszystko gra. No Rogowski, tak jak już takie doświadczenia widać, że ma. Adam Szczelec, tym pierwszy bieg niepotrzebnie, ten upadek, a później było w miarę okej. Także można zaliczyć tych najmłodszych. Perzyński dzisiaj też wywalczył oczko, no nie jedno, ale bo zrobił 3 punkty, ale wywalczone tam było troszeczkę, tak dobrze. No u Ristoka to widać, że jeszcze są braki, ale to kwestia czasu. W tym sezonie jeszcze czekają was jakieś zawody? Tak, czekają nas i jedziemy we wtorek do Gorzowa na Ligę Zachodnią. I kto tam pojedzie? Pojedzie Dudek, pojedzie Rogowski, pojedzie Szczelec, pojedzie Wojewoda i pojedzie rezerwowy sezon.